Głównym gościem naszej dzisiejszej konferencji prasowej, tak jak i głównym gościem ze Stolicy Apostolskiej Kongresu Europa Christi jest Jego Eminencja ksiądz kardynał Robert Sarach, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ksiądz kardynał pochodzi z Gwinei, będzie mówić po francusku, tak jak dzisiejszy jego wykład. Mamy z nami też panią Agnieszkę Kuryś, która będzie za chwilę tłumaczyć. Ksiądz kardynał był wcześniej, stał na czele Rady Cor Unum, to jest taka niezwykle ważna struktura Stolicy Apostolskiej, koordynująca wszystkie działania charytatywne. I jeszcze z jego życiorysu przytoczę jeden fakt, bo nie ma za dużo czasu. Kiedy został biskupem w latach 90. miał zaledwie 34 lata i był najmłodszym ze wszystkich biskupów na świecie. Jest obok księdza kardynała ksiądz infuat Ireneusz Skubiś. Witam, mam przyjemność go przywitać tutaj na konferencji prasowej. Ksiądz infuat jest naszym gospodarzem, moderatorem, no w tej chwili UKSW jest gospodarzem, ale gospodarzem w sensie głównego organizatora kongresu, jest twórcą i moderatorem ruchu Europa Christi, o którym za chwilę dwa słowa powie, bo ten ruch jest zupełnie nowym zjawiskiem istniejącym od półtora roku na ziemi polskiej, ale także o zasięgu międzynarodowym. Można powiedzieć, że to jest ruch odnowy Europy w świetle tego głównego przesłania, ja bym to tak zinterpretował, najważniejszego dokumentu o Europie Jana Pawła II, jego słynnej encykliki. Mianowicie Jan Paweł II mówi, że jedyną nadzieją dla dzisiejszej współczesnej Europy jest Jezus Chrystus. I dokładnie to hasło wciela w życie, próbując naprawdę głęboko zmienić Europę, założony przez księdza Skubisia ruch Europa Christi. Mamy też wśród nas, bardzo serdecznie witam, księdza profesora Waldemara Chrostowskiego z tutejszej uczelni Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednego z najbardziej znanych polskich biblistów i teologów, który miał też znamienne przesłanie przed chwilą, którego główne tezy Państwu streści. Jest z nami też, i witam serdecznie, pan Davo Ivo Stier z Chorwacji. Jeden z najwybitniejszych, chyba można powiedzieć bez przesady, współczesnej doby dyplomatów chorwackich. Do niedawna wicepremier Chorwacji i zarazem minister spraw zagranicznych tego kraju, który był chyba jednym z krajów, poza Polską oczywiście, najbliższym sercu Jana Pawła II. Pielgrzymek do Chorwacji było mniej więcej chyba tyle, co do Polski wystarczyło może przeskoczyć niejako. I witam serdecznie też księdza doktora Jarosława Krzewickiego, rektora Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania. Rzadko księża są rektorami szkół wyższych ekonomii i zarządzania, ale jak widać wszystko jest możliwe zgodnie z pryncypiami katolickiej nauki społecznej. Ksiądz rektor, ta szkoła jest w Łodzi i ksiądz rektor był gospodarzem kongresu w dniu wczorajszym, także współgospodarzem dzisiaj. Na początek bym prosił o krótkie wprowadzenie księdza infuata, głównego winowajcę i kongresu, i naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście bardzo proszę o trzymanie się czasu, dosłownie 3 minuty. Szczególnie bym prosił o nawiązanie do tej idei, którą wysunął przedwczoraj w Częstochowie u stóp Jasnej Góry kardynał Stanisław Dziwisz o ogłoszenie czy zaliczenie świętego Jana Pawła II w poczet ojców założycieli Europy, bo chyba na to rzeczywiście zasługuje. Oddaję głos księdzu infuatowi. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zainteresowanie, za przyjście. Chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, że
Europa potrzebuje naszym zdaniem, zanim ruchu Europa Christi, potrzebuje nowego stimulusu, jak się powiedziało pospolicie, czyli jakiegoś przyspieszenia, jakiegoś uderzenia mocniejszego w tony chrześcijańskie, bo zaczynamy się gubić się przez to, że bardzo obce ideologie zaczynają wchodzić do Europy, szczególnie po 1968 roku, rewolucja dzieci kwiatów i ta rewolucja została jakoś umocniona, szczególnie w ostatnich czasach. I dlatego myślimy, że trzeba jednak uderzyć w dzwon Kościoła, dzwon chrześcijaństwa, że jest to dzwon alarmu, że trzeba pomyśleć o jakimś zrywie. Ten zryw to jest właśnie powrót do korzeni, powrót do chrześcijaństwa, powrót do wiary przede wszystkim. Rozkwianie wiary, które nastąpiło przez dwie wojny światowe, one spowodowały także rozkwianie moralności i to także nowe prądy ateizujące. No i to jest także konsekwencja tego wszystkiego, co stało się ten dramat dwóch wojen światowych w Europie, a także to, że Europą zaczęły rządzić dwa systemy totalitarne, ateizujące, ateistyczne, bo tak trzeba określić, że ci, którzy stracili wiarę, zaniechali dekalogu, oni doprowadzili do klęski. A teraz mamy tego konsekwencje i musimy wracać do siebie. Europa musi wracać do siebie, czyli do swojego chrześcijańskiego zakorzenienia, do swojej kultury, do tego, co jest jej własnością i jest jej tożsamością. Takie są założenia i punkty wyjścia na ruch Europa Christi. Dziękuję bardzo księdzu Infuatowi. I teraz czekamy na głos księdza kardynała. Jest też mikrofon dla pani Agnieszki tłumaczącej. Ksiądz kardynał miał znamienne przesłanie dzisiaj rano. Proszę dosłownie o kilka głównych, najważniejszych tez, bo ksiądz kardynał jest niezwykle ważnym przesłaniem o Europie, ale także do Polski tu przyjechał. Eminence la parole est à vous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque. Chciałbym na początku podziękować organizatorom tego sympozjum. Pour le privilège de m'avoir invité. Za przywilej, jakim jest dla mnie zaproszenie od państwa. Sur un sujet très important. À savoir comment l'Europe peut retrouver ses racines. A mianowicie, w jaki sposób Europa może odzyskać swoje korzenie. Pour qu'elle puisse survivre. Po to, żeby mogła przetrwać. Parce qu'un arbre sans racines ne peut survivre. Bo drzewo pozbawione korzeni nie przetrwa, obumrze. Je crois que le pape Jean-Paul II nous a ouvert la voie pour que l'Europe retrouve ses racines. Papież Jan Paweł II otworzył nam drogę odzyskania, odnalezienia naszych korzeni. Nous ne devons pas avoir peur d'ouvrir les portes au Christ. Nie bójmy się otworzyć drzwi Chrystusowi, nie powinniśmy się tego obawiać. Autrement dit, nous ne pouvons pas refuser d'accueillir son évangile. Innymi słowy, nie odrzucajmy jego Ewangelii, przyjmijmy ją. C'est dire que normalement, celui à qui on a confié l'évangile, c'est l'Église, c'est-à-dire non seulement la hiérarchie, mais également à vous, chrétiens, qui vivez ici en Pologne. Ewangelia została powierzona Kościołowi, a więc nie tylko hierarchii, ale także wam, chrześcijanom, wam, którzy żyjecie tutaj w Polsce. Je crois qu'il nous faut réellement recevoir de nouveau l'évangile sans interprétation fallacieuse
mauvaise, mais authentiquement, que nous recevions ce que le Christ a dit pour notre bien-être et notamment sur notre relation à Dieu. Uważam, że dla nawiązania na nowo relacji z Bogiem powinniśmy przyjąć na nowo Ewangelię i to taką, jaka ona jest, już bez takich fałszywych, kłamliwych wypaczeń. Évidemment, si nous regardons la situation actuelle de l'Europe, kiedy przyjrzymy się obecnej sytuacji w Europie, nous voyons que l'Europe est, comme a dit Jean-Paul II, est dans une situation, un état d'apostasie silencieuse. Widzimy, że Europa jest w stanie, jak to określił Jan Paweł II, milczącej apostazji. Europa opuściła Chrystusa, odeszła od Chrystusa i od Jego Ewangelii. L'Europe s'organise comme si Dieu n'existe pas. Europa tak organizuje swoje życie, jak gdyby Boga nie było. Soit au niveau politique, soit au niveau économique, soit au niveau social. Zarówno w wymiarze politycznym, jak gospodarczym czy społecznym. Naturellement, en vivant sans Dieu, żyjąc bez Boga, oczywiście, nous voyons la crise profonde que l'Europe traverse, soit au niveau anthropologique, soit au niveau simplement de sa foi. Widzimy, że Europa przechodzi bardzo głęboki kryzys zarówno w wymiarze antropologicznym, jak w wymiarze wiary. Mais j'aimerais ici souligner la place de ceux à qui le Christ a confié son Église, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, qui doivent se réapproprier l'Évangile dans leur vie propre. I chciałbym tutaj podkreślić rolę tych, którym Jezus powierzył swoją Ewangelię, czyli Kościołowi, a to znaczy biskupowi, kapłanom, tym, którzy powinni na nowo przyswoić sobie Ewangelię, uczynić ją swoją. Souvent les pères de l'Église ont comparé l'Église à la lune. Ojcowie Kościoła często porównywali Kościół do księżyca. La lune est sans lumière. Księżyc sam z siebie nie ma światła. Elle est obscure. Jest ciemny. Elle brille seulement lorsque reçoit la lumière du soleil. Świeci wtedy, kiedy przyjmuje światło od słońca. Si aujourd'hui l'Église ne reçoit plus la lumière du soleil, elle va créer une obscurité autour d'elle. Jeśli dziś nie będzie przyjmować światła od słońca, to wówczas wokół siebie stworzy ciemność. Elle ne pourra plus éclairer la crise d'aujourd'hui. I już księżyc nie będzie mógł wtedy oświecać świata. Je souhaite que l'Église reprenne conscience de sa mission. Dlatego bardzo chciałbym, żeby Kościół na nowo uświadomił sobie swoją misję. De refléter la lumière du Christ. Aby odbijać światło Chrystusa. De porter l'Évangile dans le monde européen. Nieść Ewangelię światu europejskiemu. Pour faire renaître l'Europe. Po to, żeby Europa mogła na nowo zacząć żyć. Et la Pologne certainement a un rôle central. Z pewnością Polska ma tutaj zasadniczą, centralną rolę do spełnienia. Vous venez de fêter cette année le 1100 anniversaire de votre baptême. Obchodzicie 1050. Rocznicę waszego chrztu. Je crois qu'il est important de se souvenir de cet acte important de la vie d'un homme, le baptême. Myślę, że bardzo ważne jest pamiętać o tak ważnym akcie w życiu człowieka, jakim jest chrzest. Par le baptême, vous avez été plongé dans la Trinité. Przez chrzest zostaliście zanurzeni w Trójcy Świętej. Votre vie doit être trinitaire. Wasze życie ma stać się życiem trynitarnym. Votre vie doit rayonner la Trinité. Wasze życie ma promieniować Trójcą Świętą. La présence de Dieu dans le monde. Ma nieść obecność Boga w świat. Et je pense que beaucoup de saints ont réalisé ce rêve de Dieu de nous voir rayonner sa présence. J'ai nommé tout à l'heure Sainte Faustine, Maximilien Kolbe. Myślę, że bardzo wielu świętych realizowało to marzenie Boga, żeby odzwierciedlać Jego obecność w świecie i nieść Jego obecność. Ja wymieniłem już tutaj świętą siostrę Faustynę, ojca Maksymiliana Kolbe, Jana Pawła II. To tylko święci są w stanie sprawić, żeby Europa na nowo zaczęła żyć. Myślę, że Polska może być bardzo dumna ze tak licznych świętych, których wydała dla Europy, dla świata, teraz we współczesności. Czy nie jest to jakieś wezwanie, powołanie od Boga,
związane z waszą rolą, jaką powinniście spełnić w Europie. Nous voyons quel rôle a joué Jean-Paul II pour le changement de l'Europe. Widzimy, jak wielką rolę odegrał papież Jan Paweł II w przemianie Europy. Je pense que vous pouvez poursuivre son œuvre comme Polonais, mais également comme Européen. Możecie docenić jego dzieło zarówno jako Polacy, ale też jako Europejczycy. O to, co chciałem powiedzieć wam tutaj na wprowadzenie tej wymiany zdań, wymiany myśli. Merci beaucoup, Eminence, pour cette parole sur l'Europe, sur le rôle de l'Église, notamment sur le rôle de la Pologne, qui nous encourage, qui nous donne beaucoup de courage. Dziękuję bardzo kardynałowi za te słowa, także szczególnie to, co o Polsce powiedział, że to dodaje nam odwagi. Teraz przejdziemy, rozumiem, na język angielski chyba. I bardzo proszę o kilka słów pana premiera z Chorwacji. Pan Davor Ljubomir, jeden z gości konferencji, który będzie wypowiadać dzisiaj po południu. Ale proszę o krótką antycypację. Thank you very much. It's a real honor and pleasure to be again in Poland, the homeland of Saint John Paul II. I've been visiting Poland many times, including also as Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Croatia. Today is the occasion to discuss a very important issue about the future of Europe. Dziękuję serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w naszym kongresie. Jestem po raz kolejny w Polsce. Byłem tu już wielokrotnie, również wtedy, kiedy sprawowałem funkcję wicepremiera i kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych. Dziś przed nami zadanie, musimy zadać sobie pytanie o to, jaka jest przyszłość Europy. And I put an emphasis on the question that we are talking not just about the roots, we are talking about the Christian roots of Europe, but we are talking also about the future of Europe. Is there any future for Europe in a disassociation of its Christian roots? Specjalnie podkreślam kwestię tej przyszłości, dlatego że mówiliśmy dzisiaj dużo o korzeniach Europy, o tym, że trzeba je odnaleźć, ale również kwestia przyszłości, bo czy uda nam się odnaleźć przyszłość Europy bez odnalezienia jej korzeni? This question can be addressed, of course, from a religious perspective, from a philosophical perspective. Eminence has already said very important words about it. I would like to add just a political perspective. To pytanie możemy podnieść z wielu perspektyw, z perspektywy religijnej, z perspektywy filozoficznej. Jego eminencja również podkreślał to, że to jest wielowymiarowe. Ja chciałbym się odnieść z perspektywy politycznej. It was the Christian concept of reconciliation that allowed the creation of the European project as a peace project after the Second World War. To idea pogodzenia się właśnie takiej rekonciliacji przyświecała pomysłowi na stworzenie zjednoczonej Europy w duchu pokoju po porażce, jaką była II wojna światowa. Three centuries ago at the Westphalia peace, it was the notion of nation that came up as a notion that helped to end the religious war at that time. Trzy wieki temu w Westfalii ten termin, czym jest naród, pozwolił położyć kres tym konfliktom, które miały miejsce wtedy. But after the carnage of the First and the Second World War in the 20th century, Europe saw that we need a religious concept, but a Christian concept of reconciliation to have a Europe with nations at peace, not nations that will be at war with each other. Natomiast po tym, jakich masach doświadczyliśmy z powodu pierwszej i drugiej wojny światowej, ten koncept pogodzenia okazało się, że jednak musi ze sobą nieść nocję pokoju, dlatego że to nie chodzi tylko o to, żeby narody były razem, ale również, żeby narody żyły w pokoju, żeby zaniechały wojen. This is of course a Christian concept that is universal, embracing of course the culture of different nations, but being universal, allowing nations to live at peace with each other. I ten właśnie chrześcijański koncept jest jednocześnie na tyle uniwersalny, że może pozwolić na to, aby narody żyły razem w pokoju.
And it's a universal concept that is very different from the ideological internationalism that we suffered both in Poland and in Croatia, for example, during communism. But it's not only communism, the only ideological internationalism. We have it today as well, with our non-Christian internationalisms. Natomiast fakt, że ten koncept jest uniwersalny, ma się nijak do tego internacjonalizmu, z którym mieliśmy do czynienia zarówno wy w Polsce, jak i my w Chorwacji w czasach komunizmu. Nie ma to jedno z drugim nic wspólnego. Oczywiście czasy komunizmu mamy już za sobą, natomiast w dalszym ciągu mamy do czynienia z pewnymi objawami internacjonalizmu nawet we współczesnym świecie. The big difference is that the ideological approach goes against the natural institutions, from the family to the nation, while the Christian universal approach embraces and builds on the natural institutions. Problem polega na tym, że wszelkiego rodzaju ideologie oparte właśnie na takim internacjonalizmie są sprzeczne z wartościami związanymi z rodziną, podczas kiedy ten uniwersalny chrześcijański ta uniwersalna chrześcijańska wartość w jednoczeniu się jak najbardziej wspiera rodzinę, wspiera te wszystkie wartości, które za nią stoją. Why is this important for Europe? Because without this Christian universal approach, there is an erosion of the institution, of the natural institutions, including the erosion of the concept of family. And then that is an erosion of actually a source of solidarity in the society. And a society without solidarity is a society that then marginalizes the weakest in the society. A dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego to takie uniwersalne, naturalne podejście jest ważne? Dlatego, że te instytucje naturalne, spośród których, jak już powiedziałem, najważniejsza jest rodzina, bez nich nie ma niczego, bez nich nie ma solidarności, bez solidarności nie ma społeczeństwa. Jeżeli nie będziemy ich wspierać, doprowadzimy do sytuacji, która marginalizuje najsłabszych. And the same happens, of course, in the European concept of nations. And then what we have instead of solidarity is the egoism that comes in the first place. And this is eroding then the base for a European project of peace. I to samo możemy przełożyć na skalę europejską. Jeżeli w Europie nie będziemy się kierować tymi samymi wartościami, to doprowadzimy do sytuacji, gdzie nie będzie solidarności, nastąpi erozja wartości, a bez solidarności również doprowadzimy do sytuacji, gdzie będą ludzie marginalizowani. That's why from a political perspective I would say that the European project can be built further only if we'll build on the Christian values, because that is what it has allowed so far to have a peace project after the Second World War, and this is what should lead us in the future if we want to have again a concept of Europe whole and free. Dlatego też z punktu widzenia politycznego jestem zdania, że wspólny projekt europejski może mieć powodzenie tylko wtedy, kiedy będzie oparty na chrześcijańskich wartościach, na tych, którymi się kierowaliśmy, żeby odbudować Europę po II wojnie światowej, które nas prowadziły i bez których nie stworzymy przyszłości, w której będziemy wszyscy wolni. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi za ten głos wielkiej nadziei chyba o możliwości syntezy projektu politycznego z myślą chrześcijańską, bo taka jest przecież geneza wspólnot i dzisiejszej Unii Europejskiej. No i także o te słowa o wartości rodziny jako jednej z podstaw tego projektu. Mamy z nami tutaj jeszcze jednego polityka, pana senatora Czesława Ryszkę. Witam też serdecznie, pan senator. Troszkę później do nas się dołączył. Pan senator właśnie mówił o rodzinie. Proszę o dwie główne myśli, a to sprawa absolutnie fundamentalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko spuentować to wszystko, co tutaj powiedziano. To także odnosiło się do tematu mojego wystąpienia. Mianowicie jedno zdanie. Jeśli decydenci w Unii Europejskiej, w Brukseli, nie zaprzestaną walki z rodziną, jeżeli nie powrócą do promowania wartości rodziny, to można wkrótce zapomnieć, że taka instytucja jak Unia Europejska istniała. I to jest dla
większości Europejczyków, którzy myślą, kierują się rozumem, zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim dla tych, którzy kierują się wiarą religijną, jest to bezapelacyjna prawda. Podpisuję się pod tym wszystkim, co tutaj na temat rodziny powiedziano. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu senatorowi. Przekazuję głos księdzu profesorowi Waldemarowi Chłostowskiemu, którego wykład był ostatnim na przedpołudniowej sesji, no a dotyczył w dużej mierze stanu współczesnej Europy w takich 10 kluczowych punktach. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I ja jeszcze raz chciałbym nawiązać do tego tytułu tej sesji, mianowicie Europa Chrystii Chrześcijańskiej, czy już postchrześcijańskiej Europie. Otóż wydaje mi się, że to jest takie pytanie pułapka, trochę tak jak to dzisiejsze pytanie postawione Jezusowi w sprawie płacenia podatków. Dlatego, że na to pytanie można odpowiedzieć nie, jeszcze nie, ale kwestia pogrzebu chrześcijańskiej Europy jest bliska bądź jakoś tam oddalona w czasie. Otóż moja diagnoza jest zupełnie inna. Przede wszystkim ja nie przeprowadzam znaku równania między trwałością Europy a trwałością projektu politycznego Unii Europejskiej. Otóż Europa przeżywa już bardzo wiele projektów politycznych, poczynając zwłaszcza od V-VI wieku, przez okres Karolingów, przez czas średniowiecza, przez odrodzenie, przez oświecenie. Więc tych projektów było bardzo dużo, wreszcie przez projekty, które były przez utopie polityczne realizowane w XX wieku. Trudno powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, czy projekt Unia Europejska to jest coś rzeczywistego, co się ostoi, czy jest to jeszcze jedna utopia, która tak czy inaczej się nie ostoi. Ale to nie przesądza o losie Europy. Wydaje mi się, że kryzys Europy polega na tym, że przeżywamy, a więc nie trzeba go przedstawiać w kategoriach chrześcijańska, postchrześcijańska, tylko przeżywamy swoistą erozję tożsamości. Polega ona na duchowej schizofrenii. Polega na swoistym rozdwojeniu jaźni. Mianowicie, że mamy w Europie chrześcijan i niechrześcijan, a co więcej, ten opis jest dużo bardziej skomplikowany, bo mamy takich niechrześcijan, którzy z metryki chrześcijanami są, którzy przyjęli sakrament Chrztu Świętego i wobec tego nie tyle trzeba z nimi prowadzić dialogi, które ich utwierdzają w ich wyborze, ile raczej, tak jak to widzę, wierność Ewangelii polega na tym, by ich z powrotem odzyskać. Zamiast więc XXI-wiecznych paradygmatów dialogu, lepiej przypominać w Europie, trzeba częściej przypominać w Europie przypowieść o synu marnotrawnym i zachęcać, by skorzystać z tego wszystkiego, z tego przesłania, z tego orędzia, co ta przypowieść niesie, bo jest to przypowieść pełna nadziei, pełna mocy i jednocześnie przypowieść, która nie dotyczy tylko starożytności, tylko ona, ta przypowieść dotyczy w gruncie rzeczy przyszłości Europy i przyszłości świata również. Ta schizofrenia, o której mówię, można by znów upraszczając nieco przedstawić ją w, powiedzmy sobie, w kategoriach pewnej polaryzacji, biegunowości. Mianowicie obraz Europy i obraz Europejczyków, jaki pochodzi, jaki jest kreowany w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji, w internecie, oraz rzeczywistość Europy, jaka jest kreowana, jaka istnieje, dla przykładu w sanktuariach. Otóż takie sanktuaria jak Fatima, Lourdes, Jasna Góra, one tętnią życiem, a dałem tylko niektóre przykłady. Otóż w stopniu chyba bezprecedensowym rozwija się ruch pielgrzymkowy. Każdego roku w ruchu pielgrzymkowym w Europie biorą udział dziesiątki milionów ludzi. To też jest Europa, a może właśnie to jest Europa, ponieważ za
symbol Europy, za stolicę Europy uznaje się Paryż, to ja bym to rozdwojenie przedstawił w takich kategoriach. Jaki obraz Europy mamy, jaki promujemy? Czy Plac Pigalle, czy Rue du Bac? Jedno i drugie znajduje się w Paryżu. I w zależności od tego, gdzie pójdziemy i co chcemy widzieć, to to widzimy. Otóż na kształt Paryża ma jedno i drugie wpływ. Chrześcijaństwo w Europie, obok tego, że przeżywa wielkie wyzwania, to chrześcijaństwo przeżywa również, w moim przekonaniu, wielkie, chociaż jeszcze nazbyt ciche odrodzenie. Pamiętajmy, że Europa nie kończy się na krajach Europy Zachodniej. Takie spojrzenie, które promuje westernizację Europy, jest bardzo jednostronne. Europa rozpoczyna się gdzieś, prawda, na Uralu. Do Europy w pewnym sensie, jeżeli nie politycznym, to kulturowym, duchowym, historycznym należy Gruzja i Armenia. I tam w żadnym wypadku nie można mówić o kryzysie chrześcijaństwa. Do Europy należą znaczne połacie Rosji, gdzie również jest rewitalizacja chrześcijaństwa w stopniu absolutnie nieprzewidywanym. Do Europy należy, że weźmiemy drugi biegun, Portugalia czy Hiszpania. I wystarczy pojechać do Fatimy albo do Santiago de Compostela i by zobaczyć prawdziwy ewangeliczny żar. Dlatego puentując, przychylam się, potwierdzam, nie tylko potwierdzam, ale w pełni podzielam, zgadzam się z poglądem, który wyraził, zresztą nie dziś po raz pierwszy, bo to jest od długiego czasu, kardynał Sarah. Mianowicie siłą Europy, mocą Europy są jej święci. I to właśnie święci, nie tylko ci z kalendarza, ale ci zwyczajni, o których również mówił pan premier, te zwyczajne rodziny chrześcijańskie, których są miliony, to one decydują o kształcie, o przyszłości chrześcijańskiej Europy. I one pozwalają nam pamiętać, z jakiej skały zostaliśmy wyciosani. Bardzo dziękuję za te słowa. Chciałem też przywitać księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, który jest metropolitą białostockim. Szczerze mówiąc, przyznam się, bardzo rzadko się zdarza, żeby słuchaczami konferencji prasowej byli metropolici arcybiskupi. A to sięga korzeni metropolii wileńskiej, też trzeba przypomnieć, Białystok przecież. Więc bardzo dziękuję za obecność, nie tylko na kongresie, ale także tutaj z nami. I teraz ksiądz rektor Krzewicki powiedział, że chce jedno zdanie powiedzieć. Takie zdania pewnie pozostają w pamięci, ale oczywiście o to samo księdza rektora, naszego gospodarza, księdza rektora Dziekuńskiego. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle coś mówić, bo tak wiele już powiedziano, a żeby nie było jakiejś dewaluacji słowa. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to radość z tego, że parę miesięcy, jak ksiądz Władz zainwestował bardzo intensywnej pracy w przygotowaniu tego kongresu, że one owocują pięknymi spotkaniami. Bardzo wielu różnych ludzi, którzy zostali bezpośrednio zaangażowani w przeprowadzenie tych spotkań i wygłoszenie konferencji, ale też bardzo licznego uczestnictwa, przynajmniej na tych dotychczasowych sesjach ludzi, którzy przyszli, żeby posłuchać, łączyć się. I to jest oczywiście nadzieja, ale z drugiej strony mam pewien niedosyt, dlatego że my się poruszamy w pewnym obszarze nakreślonym naszym oddziaływaniem bezpośrednim. Przede wszystkim to jest obszar naszej ojczyzny Polski, z perspektywy której widzimy Europę. Dzisiaj ksiądz kardynał, myślę, że nas uspokoił, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli nasze miejsce w Europie i patrzyli, dobrze sobie ugruntowali naszą wizję Europy z punktu widzenia tej naszej rzeczywistości. Ale i to chyba będzie zadanie na czas po kongresie, żeby jak najbardziej wychodzić poza, żeby uczyć się Europy tam, gdzie ona żyje, żeby starać się włączać w ten ruch Europa Christi, przekonywać do tego,
środowiska bardziej geograficznie od nas odległe. Mam tą radość, że te trzy miasta, które zostały połączone w ruchu Europa Christi w kongresie, one w jakiś sposób odzwierciedlają i muszą duchowo, symbolicznie obejmować cały obszar kontynentu, w którym ważne jest, żebyśmy się coraz lepiej rozumieli i coraz lepiej potrafili budować między nami mosty. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to jedno zdanie. Jakże ważne, istotne. Słuchajcie, proszę Państwa, mamy dosłownie 5 minut, bo inaczej prelegenci nie będą mogli zjeść obiadu, a musimy być miłosierni także dla nich. Może dwa pytania, jeżeli są. Pani już od dłuższego czasu tu podnosi rękę, proszę. Wieja Kanna, portal prawy.pl. Ja mam pytanie do Jego Eminencji kardynała Roberta Saracha. Jaka powinna być odpowiedź Kościoła katolickiego na szerzącą się współcześnie globalnie ideologię zrównoważonego rozwoju, narzucającą powszechnego dostępu do aborcji, antykoncepcji, wprowadzenie tak zwanej równości genderowej oraz deprawację dzieci? Dziękuję. Dans beaucoup de pays, notamment en Asie, en Afrique, on impose radicalement l'adoption de certaines idéologies européennes. Bardzo radykalnie narzuca się pewne ideologie europejskie. En vue de recevoir toute aide financière. Za cenę jakiejkolwiek pomocy finansowej. Je crois que c'est une imposition injuste. Myślę, że to jest bardzo niesłuszne, bardzo niesprawiedliwe, to narzucanie tych ideologii. Et l'église qui défend les petits et les faibles. Kościół, który broni słabych i maluczkich. Devrait d'abord s'informer sur la, connaître bien ces idéologies. Najpierw powinien dobrze poznać te ideologie, które narzucają. Pour pouvoir lutter contre cette. Po to, żeby móc je zwalczać. Cette politique qui brime les pauvres. Zwalczać tę politykę, która niszczy, która miażdży ludzi ubogich. Personnellement, il y a deux ans. Dwa lata temu. Nous sommes réunis à Accra. Zebraliśmy się w Akrze. Et nous avons écrit. I napisaliśmy. À Obama. Do Obamy. À tous les présidents de l'Europe. Do wszystkich prezydentów państw europejskich. Pour nous imposer, pour contester ce projet du développement après l'an 2015. On impose au gouvernement africain. L'idéologie du genre, par exemple. Żeby zaprotestować przeciwko narzucaniu tego planu, to był ten projekt zrównoważonego rozwoju do roku, zdaje się, 2015, narzucający między innymi ideologię gender, myśmy się temu sprzeciwili, napisaliśmy o tym. Mais en même temps que cette lettre publique, nous avons également engagé avec une certaine Marguerite Peters. Une information précise, c'est que c'est que cette idéologie du genre. Oprócz opublikowania tego listu publicznego, również z udziałem pani Marguerite Peters, napisaliśmy do wszystkich biskupów afrykańskich, opracowaliśmy zestaw informacji na temat no właśnie tego zrównoważonego rozwoju, ideologii gender i tak dalej, żeby wszyscy biskupi afrykańscy byli tego świadomi. Je crois que l'Église doit défendre l'homme. Uważam, że Kościół powinien bronić człowieka. Et cette mission qui lui est confiée consiste bien sûr dans la formation. Powierzona mu misja powinna polegać oczywiście na formacji. Et également dans une certaine stratégie pour s'opposer tout ce qui détruit l'homme et la famille. Ale również na podejmowaniu pewnej strategii, żeby przeciwstawiać się wszystkiemu temu, co niszczy człowieka i rodzinę. Je reconnais qu'il y a une grande faiblesse aujourd'hui. Przyznaję, że istnieje dzisiaj wielka słabość. Au niveau de nos gouvernements africains, par exemple. Na przykład na poziomie rządów poszczególnych państw afrykańskich. Pratiquement peut-être la moitié des gouvernements africains ont été obligés de créer un ministère du genre.
Być może wręcz połowa rządów afrykańskich została zmuszona do utworzenia specjalnego ministerstwa do spraw gender w swoich krajach. Niektórzy radykalnie się temu przeciwstawili. Senegal, Uganda, Kenia. La pression est telle que la plupart des pays africains ont adopté dans leur gouvernement le ministère du genre qui pratiquement impose l'adoption, n'est-ce pas, de cette idéologie, le respect des homosexuels, l'avortement, etc. Ale istnieje tak bardzo silna presja, że w większości państw afrykańskich utworzono specjalne ministerstwo do spraw gender, które wprowadza gender, aborcje, małżeństwa homoseksualne i tak dalej. Je crois que la bataille est à continuer parce que les faibles ont une force qui peut battre les géants comme David Goliath. Ale myślę, że ta walka trwa nadal. Słabi mają wielką siłę, tak jak Dawid, który pokonał Goliata. Bardzo serdecznie dziękujemy. Merci infiniment votre éminence. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, naszym prelegentom, księdzu Skubisiowi oczywiście na czele i zapraszam na dalszą część obrad, które się toczy.